No i teraz zapowiadam to, co dla mnie jest wielką przyjemnością, ale myślę, że dla wszystkich i nikt się nie obrazi, na pewno najważniejszy element, najważniejszy moment dzisiejszej naszej konferencji. Czyli referat, który ma podsumować, a zarazem przewidzieć może, wskazać jakieś takie nurty rozwoju filozofii, myśli, tak bym powiedział, Życińskiego, arcybiskupa Życińskiego, i tego dokona ktoś inny. Ksiądz profesor Michał Heller, czyli ten tandem przez wiele lat taki niezawodny tutaj, Heller i Życiński. I wydaje mi się, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Życiński i Heller, który podsumowuje jego filozofię. Będziemy ten moment wspominać. Zapraszamy księdza profesora. Dziękuję, Jacku, ale trochę się boję, że wyrządziłeś mi niedźwiedzią przysługę, bo jak nie dorosnę do oczekiwań, jak je rozbudziłeś, to będzie zawód. Postaram się, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. I tekst, na którym poprę moją wypowiedź, jest już opublikowany, więc można do niego będzie zajrzeć i pomyśleć nad nim. Zagadnienia filozoficzne w nauce w numerze 48. Na tym oprę swoją wypowiedź. Na systematyczne opracowanie naukowej i literackiej spuścizny Józefa Życińskiego na pewno przyjdzie czas później. Ale za bardzo na odległą przyszłość tego też nie należy odkładać. Świadomie użyłem tutaj słów naukowej i literackiej, gdyż zasługuje on na ocenę w tych obydwu dziedzinach. A w wielu wypadkach trudno je od siebie oddzielić. Przystępując do próby takiego systematycznego opracowania Życińskiego, to było bardzo szybko po jego śmierci, trzeba by było właściwie przejrzeć jeszcze raz cały jego dorobek i bezstronnym okiem, ale także poddać życzliwej krytyce, z tym, że życzliwej to nie znaczy łagodnie. To, co Jacek przed chwilą mówił, w duchu tej wolności Życińskiego. Wątpię, czy tak zaraz na gorąco byłbym w stanie to zrobić. Pewnie na krytykę bym się zdobył, bo w wielu przypadkach myśmy się ze sobą nie do końca zgadzali. To znaczy ogólne rysy naszych zmagań filozoficznych były bardzo podobne, ale w szczegółach różniliśmy się. Czasem nawet w ważnych szczegółach. Także w pewnym stylu pracy. Oczywiście znałem twórczość Życińskiego, także nie musiałem tego wszystkiego czytać od nowa. W czasach jego przedbiskupich, jeśli tak można je nazwać, w znacznej mierze pracowaliśmy razem. Ale dopiero właśnie przeglądając jego książki po jego śmierci, zdałem sobie sprawę, że wyłania się w miarę spójny program filozoficzny. Bo na ogół, jak pozostawało się pod wrażeniem Życińskiego, gdy jeszcze żył, to na pierwszy rzut oka wyłaniała się taka panorama różnych jego eseistycznych, polemicznych działań, jego wystąpień także politycznych. W tym wszystkim trochę ginął ten program filozoficzny. Właściwie stwierdziłem, że taki program istnieje dopiero przygotowując ten tekst. I dlatego właśnie podjąłem ideę, żeby spróbować go zrekonstruować. Jestem dzisiaj w niezbyt komfortowej sytuacji, bo właściwie wszystko na temat jego poglądów filozoficznych zostało powiedziane. Nie wszystko w szczegółach, ale wszystkie najważniejsze punkty jego doktryny zostały przedstawione. I dlatego ja może zwrócę uwagę nieco bardziej na właśnie tę całościowość, jak to wszystko ze sobą gra. W pierwszej fazie naszej współpracy filozoficzne nasze poglądy kształtowały się, jeśli nie wspólnie, to w każdym razie równolegle
i z bardzo silnymi wzajemnymi oddziaływaniami. Wprawdzie pracowaliśmy niezależnie od siebie, ale wytworem naszych zmagań konfrontowaliśmy ze sobą w rozmowach. Obaj mieliśmy silne ciągoty do pióra i publikowaliśmy sporo artykułów popularnych na tematy filozoficzno-naukowe. A zapotrzebowanie w tamtych czasach było ogromne. Listy czytelników płynęły szerokim potokiem i to pociągało jeden artykuł z naszej strony i następny. Publikowaliśmy je w tygodniku powszechnym, Znaku, właściwie gdzie się dało, a w tamtych czasach nie było łatwo znaleźć właściwą redakcję i przedrzeć się przez sito cenzury. Tylko nieliczne redakcje odważały się tego typu artykuły publikować. Z cenzurą to on miał więcej kłopotów niż ja. Powodowało to jego ostre pióro. Może też to, że jego eseje były może nieco łatwiejsze. Wspólną pierwszą książkę napisaliśmy, gdy nadarzyła się potem okazja. Mianowicie ksiądz profesor Stanisław Grzybek, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, formalnie zarejestrowanego stowarzyszenia, formalnie wobec państwa, było zarejestrowane chyba jakoś tak przez niedopatrzenie władz, gdy rozwiązywano Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. To towarzystwo się jakoś ostało i ksiądz Grzybek był jego prezesem i on wypatrzył, że w statucie jest wzmianka, iż towarzystwo może prowadzić działalność wydawniczą. Po różnych biurokratycznych preferiach udało mu się wydać pierwszą książkę, a potem zaproponował wydanie czegoś na Brzycińskiemu i mnie. Pozbieraliśmy więc nasze różne artykuły, posklejaliśmy w miarę wspólną całość i po jakimś czasie ukazała się książka Wszechświat i filozofia. Nie wiem, czy to magia początków, czy nostalgia dawnych czytelników, ale jeszcze do dzisiaj czasem słyszę głosy domagające się wznowienia tej książki, co oczywiście jest niemożliwe, bo czas w nauce płynie szybciej niż w innych obszarach kultury i no, trudno by było publikować anachronizmy. Wkrótce zaczęły się pojawiać inne nasze książki. Wtedy książek takich filozoficzno-opozycyjnych w stosunku do Marcinu było mało i kilkutysięczny nakład, a liczba była ściśle przez państwo nadzorowana. Tylko tyle, byle można było wydać egzemplarzy, ile było pozwolenia. Szybko się rozchodziła, ale to też było pokusą dla wydawnictw, bo przynosiło dochód. I na tej zasadzie ukazało się wkrótce kilka naszych wspólnych książek. Drogi myślących, filozofować w kontekście nauki, Wszechświat, maszyna czy myśl, dylematy ewolucji. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa wątki, które pojawiają się we wszystkich tych książkach. Pierwszy wątek to jest polemika z filozofią neopozytywizmu i pozytywizmu w ogóle. I dlaczego ten wątek powraca? Filozofia pozytywistyczna ciągle była jeszcze mocno zakorzeniona w polskiej inteligencji naukowej, zwłaszcza technicznej. Efekt ten był dodatkowo wzmacniany wykorzystywaniem przez propagandę komunistyczną zwulgaryzowanej argumentacji zapożyczonej od neopozytywizmu. Oczywiście tylko tej jej części, która nie trafiała w marksizm. I dlatego ten temat był ważny. Zresztą atakując wprost neopozytywizm, atakowało się także marksizm, chociaż nie zawsze to musiało być powiedziane wprost. A drugi wątek, jaki się pojawiał w tych książkach, to była właśnie filozofia Whiteheada. O genezie jego zainteresowań przed chwilą dyskutowaliśmy. I muszę dodać jeszcze, że oprócz tych racji, które dyskutowaliśmy przed chwilą, uwiódł Brzycińskiego
jego także poetycki aspekt myśli Whiteheada i to pozostało mu do końca. Służenie było jednak twórczy i nie powtarzał Whiteheada niewolniczo, tylko rozwijał jego ideę. Niewątpliwie ten pierwszy nasz wspólny okres pracy cechowała fascynacja nauką. Ja bardziej szedłem w stronę kosmologii, Życiński bardziej w stronę filozofii nauki, ale zwłaszcza z początku te dwa nurty i u niego i u mnie się ściśle przenikały. Nic dziwnego, że w sytuacji zafascynowania nauką zainteresowania Życińskiego zwróciły się bardziej zawodowo w stronę filozofii nauki. W tamtych czasach, lata 80., głównym tematem dyskusji wśród filozofów nauki był problem racjonalności rozwoju naukowego. Niedawno właśnie Kuhn wystąpił ze swoją koncepcją rewolucji naukowej, radykalnie odchodząc od popperowskiej metodologii. Lakatosz próbował dostrzec pewne prawidłowości w historycznym podejściu Kuhna, czym tylko dolał oliwy do ognia. Potem Feyerabend przyszedł ze swoim Anything Goes. Rozgorzała dyskusja, czy wewnętrzna, istnieje wewnętrzna jakaś logika nauki, czy też to wszystko jest uwarunkowane zewnętrznie i tak dalej. Życiński był tutaj w swoim żywiole. Sprowadzał masę książek zagranicznych, co nie było łatwe w tamtych czasach. Wszystko pochłaniał i przetwarzał na swoje przemyślenia. Nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę, przeglądając jego publikacje, nawet czasem miałem to za złe, bardzo dużo odnośników do literatury zagranicznej, bardzo rzadko do Polski. Nieraz polskie przypisy by się przydały, były bardziej znane i nieraz czasem jeszcze by bardziej lepsze były. Ale mówił go bardzo rzadko. Był zafascynowany zwłaszcza filozofią anglosaską, Ameryką. Wtedy właśnie ukazały się jego dwie książki. O jednej mówiliśmy dzisiaj rano. The Structure of the Metascientific Revolution, a po polsku Granice racjonalności. Wyszła książka, która mniej więcej odpowiada temu, co jest Metascientific Revolution. W obydwu tych książkach Życiński wyszedł poza wąsko rozumiane metodologiczne aspekty sporu. Już wtedy filozofia anglosaska analityczna dryfowała w kierunku drobiazgowego i raczej technicznie zorientowanego nurtu. Natomiast Życiński w tych wszystkich sporach zawsze dostrzegał ogólnofilozoficzny wymiar. To Jacek na seminarium właśnie, na które uczęszczał, często używał i chyba ten termin się nam przyjął, bo te wielkie tematy filozoficzne, żeby dostrzegać właśnie w tych współczesnych sporach wielkie tematy filozoficzne, Życiński to robi. Racjonalność ewolucji nauki jest wytworem głębszej racjonalności, której podstawy leżą w ontologicznej strukturze rzeczywistości. Współczesne badania nad nauką wykazały, że nie ma jakiegoś jednego wszechobojmującego typu racjonalności, odpowiednik arystotelesyjskiej epistemy. Zatem można mówić o doksa, też myśmy o tym dyskutowali rano. Ale za każdym razem ta analiza ma być dostosowana do charakteru badanego przedmiotu. Niemniej jednak wszystkie te typy racjonalności są przejawem głęboko racjonalnej struktury świata. W związku z tym nieuprawnione są wszelkiego rodzaju totalitaryzmy metodologiczne, uznające jeden wyróżniony, jedynie słuszny jakiś system. Błądzi neopozytywizm, który taki właśnie totalitaryzm uważa, i także marksistowski materializm. Metodologiczny pluralizm stwarza miejsce dla autentycznej metafizyki. To już tutaj referuje jego poglądy. Zresztą sama nauka prowadzi do zagadnień metafizycznych. Życiński często jako przykład wymienia dwa rodzaje takich zagadnień, których nauka prowadzi do metafizyki.
Pierwsze to potrzeba zastąpienia, cytuję, kategorii, w których podstawową rolę odgrywał substrat fizyczny nowymi kategoriami, akcentującymi rolę procesów i struktur formalnych. On tutaj tę strukturę świata dynamicznego Whiteheada właśnie widział jako lepszą od tradycyjnej ontologii jakiegoś substancjalizmu stałego. To, cośmy słyszeli w poprzednim referacie, że on poszukiwał nawet w filozofii Whiteheada jakichś odpowiedników ewoluujących może form, to jest trochę późniejszy jego okres. Bardzo ciekawe, że w późniejszych okresach Rzeciński podkreślał także konieczność podjęcia zagadnień metodologicznych, metafizycznych związanych ze sztuczną inteligencją i naukami neurokognitywnymi. Ten aspekt dzisiaj, on był uboczny u Rzecińskiego, może później się pojawił, no dzisiaj go na razie nie zauważyli. Wprawdzie Rzeciński, o ile mi wiadomo, nie używał nigdy słowa odnowa metafizyki, ale takie przynajmniej ukryte zamiary dałoby się odczytać z jego pisarstwa. I dlatego też sądzę, że ważnym tematem, właśnie wyrastającym z tej filozoficznie rozumianej metodologii nauk, filozofii nauk, z tego naturalnie wyrastał program odnowy metafizyki. Po upadku neopozytywizmu świat filozofii jeszcze wyraźniej podzielił się na dwa obozy, na anglosaską filozofię analityczną i filozofię niekiedy zwaną kontynentalną. Husserl, Heidegger, Wicker, to byli filozofowie w tamtych czasach dyskutowani. Później oczywiście doszli inni. U nas tę filozofię kontynentalną reprezentował ksiądz Tischner i jego uczniowie. Też dochodziło między ciekawych dyskusji, między szkołą Tischnera i szkołą Rzecińskiego. To jest osobny temat, jakiś dodatkowy osobny wspomnień. I tutaj te dyskusje były nieraz bardzo ostre na tematach filozoficznych. Natomiast, co jest bardzo sympatyczne, że pozostawaliśmy w bardzo dobrej i zażyłej przyjaźni z Tischnerem do końca życia i od samego początku. Rzeciński z natury dążył do obozu analitycznego. Na to wpływały też jego kontakty zagraniczne, jak wspomniałem, ukierunkowane na Stany Zjednoczone. Z tym, że nie był on filozoficznym minimalistą, co w tamtych czasach się łączyło z analityką brytyjską, anglosaską, widział możliwość zastosowania przynajmniej niektórych metod analitycznych do tradycyjnej metafizyki. I tu dostrzegał właśnie szansę dla metafizyki. I tu można mówić o jakiejś innej odnowy metafizyki. Pod tym względem najważniejszym dziełem Rzecińskiego, filozoficznie najważniejszym i może w ogóle najważniejszym jego dziełem, to jest Teizm i filozofia analityczna, dwa tomy. Dzieło to, pomimo swojej obszerności, zawiera zaledwie zarys programu tej odnowy metafizycznej, względnie też ogólne nakreślenie kierunków jego rozwoju. Rzeciński nie miał serca do pisania systematycznie w sposób ścisły, jak traktaty naukowe się pisze. On był literatem, polemistą, roznosił go dynamizm, a ta książka jest może najbardziej taka systematyczna ze wszystkich, jakie napisał. Dwa tomy filozofii, teizmu i filozofii analitycznej są przede wszystkim pomyślane jako próba wykorzystania metod i niektórych osiągnąć filozofii analitycznej do odnowienia filozoficznej refleksji nad chrześcijańskim teizmem. Rzeciński przestrzega, że filozofia analityczna nie może spełniać funkcji terapeutycznej w stosunku do teologii, metafizyki czy filozofii Boga, ale że niektóre osiągnięcia analityków już doprowadziły, jak on pisze, cytat, do eliminacji wcześniejszych uproszczeń, wprowadzenia bardziej adekwatnych terminów, wskazania nowych kierunków interpretacji. Tutaj się także powołuje właśnie na polską tradycję.
być może też za Kłusakiem, Bocheński, Salamanka i którzy w tej dziedzinie sporo zrobili. Oczywiście nie wszystkie poglądy filozofów analitycznych są do zaakceptowania w perspektywie teizmu. Wszystko zależy od tego, co Brzeciński nazywał przedzałożenia. Tezami nieraz je nazywał oczywistymi, intuicyjnymi albo warunkami racjonalności. Zdaniem Brzecińskiego do przedzałożeń niezbędnych ateizmu należą przyjęcie realizmu poznawczego, realizmu ontologicznego i ontologicznej racjonalności przyrody. Z tym, że przedzałożenia nie rozumie on jako poglądów przyjmowanych milcząco i bez uzasadnienia, które działają z ukrycia, lecz twierdzenia filozoficzne dopuszczające dyskusję i wymagające uzasadnienia. Realizm poznawczy i ontologiczny to w miarę wiadomo, o co chodzi. Natomiast teza o ontycznej racjonalności przyrody jest charakterystyczna dla poglądów Brzecińskiego. Słyszeliśmy o niej bardzo dużo. Bardzo dużo dzisiaj. Za największy sukces filozofii analitycznej w tym polu, które interesuje Brzecińskiego, należy uznać wypracowanie teorii nauki, metanauki, które w ogólnych zarysach uznawane są do dzisiaj prawie przez wszystkich. Oczywiście nie dotyczy to bardziej szczegółowych kwestii, ale jednak w ogólnych zarysach. W filozofii pod tym względem stan jest niezadowalający. Jak pisze Brzeciński, cytuję, metafizologiczne propozycje różnych kierunków utrzymane są bardzo często w stylu monologicznych deklaracji, których nie uwzględnia się szerzej ani propozycji innych ośrodków, ani doświadczeń niesionych przez historię filozofii. I tutaj właśnie zdaniem Brzecińskiego należy wykorzystać osiągnięcia szkoły analitycznej. O co chodzi? Po pierwsze, należy uwzględniać analityczne i logiczne wyniki badań ograniczoności języka. Filozofia analityczna bardzo rozbudowała filozofię języka, także to spółki z logiką, tutaj są to twierdzenia limitacyjne, na które się często powoływał. A wiadomo, że w filozofii ogromnie wiele zależy od języka i trzeba to właśnie wykorzystać w metafizyce, te osiągnięcia dotyczące filozofii języka. Po drugie, należy poddać analizie mechanizmy ewolucji filozofii ze szczególnym uwzględnieniem relacji między różnymi systemami, a więc relacje między systemami badać metodami analitycznymi. Dzisiaj w filozofii analitycznej, kiedy się mówi o tych relacjach metateoretycznych, w tym wypadku by chodziło o metasystemowe. Po trzecie, należy rozwijać też, cytuję, analizy porównawcze dotyczące podstawowych tez ontologicznych w poszczególnych systemach. Nie tylko w historii, ale porównać ze sobą systemy, tak żeby nie było tak, że się mówi, że ten system ma odpowiedź na wszystko i nie jest przetłumaczalny na inne systemy. Jeśli to ma być racjonalne, to musi być dialog, tak trochę duchu Popera, że falsyfikacjonizm gwarantuje w naukach empirycznych racjonalność, a w filozofii dyskutowalność. Jeśli coś jest niedyskutowalne, to jest nieracjonalne. I tutaj, gdy mowa o metafizyce analitycznej, u Brzecińskiego to na ogół wkrótce pojawia się właśnie wątek filozofii Whiteheada. Rzecz ciekawa, że drugi tom teizmu i filozofii analitycznej poświęcony jest prawie wyłącznie właśnie Whiteheadowi i wykorzystania go w metafizyce. No, na ogół Whiteheada się nie zalicza do filozofów analitycznych, tylko do wielkich metafizyków Zachodu. Ale ciekawe, że właśnie Brzeciński go zaliczał do tego ducha, tego nurtu analitycznego, bo dla niego ideą był nie sam Whitehead, tylko wykorzystanie wątków z filozofii Whiteheada, przerobienie ich w duchu analitycznym, tak żeby prawdziwa metafizyka solidna mogła zostać
odnowiona, czy na nowo ufundowana. Ja pominę ten wątek Whiteheada, bo o nim już przed chwilą mówiliśmy bardzo wiele. Filozofii Whiteheada urzekały Rzycińskiego nie tylko możliwości wykorzystania metod analitycznych, lecz cechy, które na ogół też nie kojarzy się z analityką. Mianowicie chodzi o szeroko rozumianą syntezę lub wręcz o unifikację nie tylko różnych koncepcji, ale stylów wręcz. Często uważane za przeciwstawne sobie. Zacytuję. Aparat pojęciowy zaproponowany przez Whiteheada wprowadza element ontycznego zespolenia między Bogiem a światem, racjonalnością przyrody i jej pięknem, koniecznością przemijania i harmonią ujęć. Synteza stwarza warunki do skutecznego przeciwdziałania niektórym następstwom konfliktów doświadczanych zarówno w opozycji dwóch kultur, humanistycznej i technicznej, jak i w różnych wersjach konfliktu nauka wiara, więc ta jedność, łączenie, synteza. Niejako popularyzacją przemyśleń zawartych w tej dziedzinie filozofii analitycznej jest książka Rzycińskiego zatytułowana Bóg Abrahama i Bóg Whiteheada. Dzieło to reprezentuje formę literacką pośrednią między rozprawą filozoficzną a książką, którą można czytać, niefachowiec może czytać ku wewnętrznemu pożytkowi. To jest charakterystyczne dla Rzycińskiego, że często przekładał prawdy filozoficzne na język ascety. Gdyby trzeba było ukazać najbardziej charakterystyczny rys filozofii Józefa Rzycińskiego, to należałoby niewątpliwie wymienić to pole racjonalności. I tutaj znowu powtarzam prawie dokładnie to, co było w pierwszym referacie. Może też tylko kilka refleksji. W swoich późniejszych pracach Rzeciński rozwija i pogłębia koncepcję pola racjonalności. Nawet dość późno, w ostatnich latach swojego życia, jeszcze jednak do tego okazjonalnie wraca. Zwłaszcza wydaje mi się, że w pracach, które drukował za granicą. W ostatnim okresie swojego życia on zapraszany był do wielu ośrodków zagranicznych z odczytami i z konieczności brał tematy, które już miał opracowane, je pogłębiał, opracowywał niektóre rzeczy na nowo i w ten sposób ten temat pola racjonalności pojawiał się w drugiego zagranicznego artykułu. W artykule z 2006 roku mówię raczej o polu potencjonalności niż racjonalności i wiążę tę ideę z nomiczną strukturą świata. Chodzi o co? Czy na początku ewolucji wszechświata, gdy nie istniały jeszcze galaktyki, gwiazdy, planety, można było mówić, że obowiązują na przykład prawa Keplera? Istniały one w tym sensie, cytuję, że ich późniejsza emergencja nie wymagała dodatkowego aktu stwórczego, lecz stanowiła wynik zależności ukrytych w prawach przyrody, które obowiązywały we wcześniejszych etapach ewolucji kosmicznej. Przypomina się augustyńska koncepcja rationes seminales, że Pan Bóg zawarł wszystkie formy późniejsze w akcie stworzenia na początku, a przy okazji, gdy nastąpiły warunki sprzyjające, by się rozwinęły. Więc prawa Keplera istniały wirtualnie już na samym początku, w tym polu potencjalności. Racjonalizm, który jest tym głównym charakterystycznym hasłem wręcz Rzycińskiego, oczywiście ma swoich wrogów. To są ci wszyscy, którzy nie kierują się rozumem. I największy problem z nimi polega na tym, że najczęściej nie wiedzą oni o tym, że nie kierują się rozumem. Nic dziwnego, że Józef Rzyciński, wielki zwolennik racjonalności i częsty polemista, często kierował swoje biuro przeciw nieużywaniu lub nadużywaniu rozumu. I rzeczywiście w jego
nazwijmy to w biskupiej fazie twórczości, ten temat nabiera znaczenia i jest mocno podkreślany. Myślę, że wiąże się to także z takim praktycznym aspektem, mianowicie jego ciągnęło do pracy naukowej do końca życia. Dla największą przyjemnością dla niego było właśnie, tak jak słyszeliśmy na pierwszym referacie, gdy rano w jakiś dzień świąteczny, gdy wiadomo, że nikt mu nie będzie przeszkadzał, mógł sobie coś czytać albo pisać naukowego, ale takich chwil było bardzo mało i dlatego zwrócił się do tematów, co tu dużo mówić, powiedzmy łatwiejszych. I dwa takie tematy się pojawiły w jego twórczości, mianowicie zwalczanie antyirracjonalizmu przewijającego się głównie w zjawisku postmodernizmu i religijnego fundamentalizmu. W związku z tym pojawił się temat teorii ewolucji, o którym też dużo słyszeliśmy, bo to denerwowało go to, że fundamentaliści tego tematu nadużywali. No i bardzo ostro atakował fundamentalistów i postmodernistów, z tym, że niekiedy to wręcz ponosiła polemiczność, ale jednak zawsze zwyciężał zdrowy rozsądek. Na przykład w ostatnich jego pracach widać, że pewne elementy właśnie takiego postmodernistycznego rozluźnienia rygorów dostrzegał ich pozytywy w różnych dziedzinach, oczywiście tam, gdzie one są uzasadnione. To Zbyszek Jana o tym wspominał. Ten drugi przypadek, to znaczy ewolucjonizm, szczególnie leżał Cieszyńskiemu na sercu. Jako biskup jeszcze bardziej oddał się na służbę Kościołowi i szczególnie bolały go przejawy irracjonalizmu w intelektualnym życiu Kościoła. Dostrzegał też, jakie religijne spustoszenie powodują właśnie tego typu poglądy fundamentalistyczne w kręgach myślącej inteligencji. Wielu ludziom z inteligencji to zamyka drogę do religijności. Oba te zjawiska, postmodernizm i fundamentalistyczny antyewolucjonizm, jak sądzę, nie należą do trzonu filozoficznego programu Józefa Rzycińskiego, choć niektóre zagadnienia związane z teorią ewolucji, zwłaszcza wykorzystanie teorii ewolucji, żeby stworzyć filozofię ewolucjonizmu, o czym Młodek Skoczny mówił, to chyba należało zaliczyć jednak do trzonu. Na temat teorii ewolucji. Jego starania w tym kierunku wydały owoc w postaci dwóch książek, takich jego nowszych książek. Bóg i ewolucja, podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego oraz Wszechświat emergentny, Bóg i prawa przyrody. Taki jest tytuł drugiej książek. Przedmiotem obydwu tych książek jest coś więcej niż tylko wykazanie braku sprzeczności między teorią ewolucji a religią chrześcijańską. Jest w nich mianowicie, bo tego ty mówił, podjęta próba interpretacji chrześcijańskiego teizmu w ewolucyjnej perspektywie. I tutaj pojawia się problem naturalizmu metodologicznego i naturalizmu ontologicznego. Włodek to już obszernie omówił, więc jestem zwolniony z wyjaśniania tych terminów. Istnieje wiele opracowań usiłujących godzić myśl chrześcijańską z ewolucjonizmem, a także proponujących nowe teologie zgodne z duchem ewolucjonizmu. Już w latach bezpośrednio po Soborze Watykańskim II teologowie zachodni, jakby Skilewek, próbowali oprzeć całą teologię na podejście ewolucyjne. Bardzo często w tym kontekście wykorzystywało się poglądy Teilharda de Chardin.
propozycje Szycińskiego wyróżniają się tym, że nie tylko umieszczają zagadnienie w szerokim kontekście filozoficznym, lecz także przepajają je wielkimi tematami tradycyjnej filozofii. Pomiędzy systemami dawnych mistrzów a współczesną nauką istnieje ciągłość myśli. I tutaj pojawia się też problem zasygnalizowany dzisiaj, mianowicie panenteizm Życińskiego. To jest ważny punkt w jego nauce. Często posługuje, zarzucało się różnym myślicielom, którzy podkreślali immanencję Boga, panteizm, który jest niezgodny z nauką Kościoła. Życiński podkreślał, że nie jest panteistą, tylko panenteistą, że Bóg jest w przyrodzie, ale jest większy niż przyroda, nie utożsamia się z nią. I ten pogląd, wtedy ta filozofia jest dopuszczana w Kościele. I Życiński często wręcz określał się sam, że jest panenteistą. I jakbyśmy chcieli zrekonstruować jego filozofię Boga, to niewątpliwie to byłby punkt taki główny, panenteistyczne rozumienie Boga. Dzieło Józefa Życińskiego pozostało niedokończone, stąd tytuł naszej konferencji. Jak wspomniałem na początku tej konferencji, w jego komputerze odnaleziono pliki zawierające materiały do dwóch projektowanych przez niego książek. Jedna była prawie gotowa do druku, dzięki czemu mogło okazać się wkrótce po śmierci autora. Tytuł tej książki jest Bóg i stworzenie, zarys teorii ewolucji, wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium. Ten tytuł nie pochodzi od autora. Ta książka była gotowa do druku, ale nie miała jeszcze tytułu. Jest to bardzo popularna książeczka, przeznaczona chyba głównie dla katechetów. Ukazuje ona niesprzeczność teorii ewolucji z religią chrześcijańską i właśnie jako pomoc dla uczących głównie. On przywiązał tego dość sporą uwagę, bo w naszych rozmowach pod koniec jego życia, głównie telefonicznych, ona się dość często pojawiała, że nad nią pracuje. Druga książka była dla mnie zupełnym zaskoczeniem, nie wiedziałem o jej istnieniu. Znajdowała się w stanie wymagającym większych interwencji redakcyjnych. Stanowiły ją potrzebne notatki do wykładów, ale były one wyraźnie zamierzone jako książka, o czym świadczyły niektóre nazwy plików, w których one były tam zawarte. Niektóre miały tytuł rozdział 06 czy coś takiego. Były to wykłady, jakie Życiński prowadził na KUL-u w roku akademickim 2006-2007, a wykład nosił tytuł Elementy platonizmu w podstawach matematyki. I to był wykład na Wydziale Matematyki i na Filozofii dla łącznie. No i dotyczy tego głównego problemu metafizyki Życińskiego, mianowicie platońskie rozumienie matematyki, ale także i potem dostosowania do fizyki. I jest tam cały jeden rozdział właśnie o tym polu racjonalności. Ja się podjąłem przygotowania tych notatek do druku i dzisiaj ta książka przed południem była już do kupienia. Pierwszej z tych książek przyświeca cel wyraźnie duszpasterski, druga jest monografią naukową i powraca do tematu być może najbardziej charakterystycznego dla filozoficznych zainteresowań autora. Te dwie książki stanowią widoczny znak tego, że jego twórczość nie została zakończona, lecz przerwana. I to w momencie, gdy miał jeszcze wiele do powiedzenia. Zapewne jego specyficznego stylu nikt nie potrafi naśladować, ale przerwane dzieło stanowi wyzwanie dla jego uczniów i przyjaciół. A więc dla nas. Dziękuję. Dziękuję.